Xbox One X to najwydajniejsza na rynku konsola do gier. Jest o 40% wydajniejsza od swojego bezpośredniego konkurenta. No dobrze, ale czy to ma jakiekolwiek znaczenie i czy ta konsola faktycznie nam daje jakąś korzyść? Postanowiliśmy to sprawdzić, a teraz Wam o tym opowiemy. Xbox One X nie jest kolejną konsolą, następcą istniejącej. To tak jakby kolejny członek rodziny. Wyobraźcie sobie model samochodu, który jest sprzedawany z dwoma silnikami. Tańszym, ekonomicznym i droższym sportowym. One X to właśnie ten sportowy silnik, a One S to ta tańsza, ekonomiczna klasa. Co to oznacza? To oznacza, że każda gra wydana na Xbox One zadziała zarówno na tej klasycznej Xbox One, jak i na Xbox One S, jak i na Xbox One X. Nie będzie żadnych gier, które będą działać tylko i wyłącznie na tej szybszej konsoli. Po co więc kupować tę nową konsolę? A ponieważ dlatego, że ona jest, jak wspominaliśmy, szybsza. A co to oznacza, że ona jest szybsza? To, że gry będą wyglądały na niej dużo, dużo lepiej. Konsole są między sobą zgodne nie tylko software'owo, ale również sprzętowo. Tutaj trzymam pada, który jest dołączony do pudełka z konsolą One X. Zadziała on tak samo ze starszą konsolą, a pady ze starszej konsoli zadziałają z nową. To samo się tyczy wszystkich innych urządzeń, jakie podłączamy do Xboxów One. Obsługa obu konsol właściwie jest identyczna. Menu wygląda dokładnie tak samo. To dokładnie ta sama wersja Windowsa. Właściwie jedyną różnicę, jaką zauważymy między One S-em a One X-em, to dopiero jak uruchomimy grę. I to nie każdą grę. Tu na ekranie widzimy gry, które są zainstalowane na konsoli One X. Teraz wcisnę filtr, który pokaże mi gry, które są dostosowane do możliwości tejże nowej konsoli. Zobaczcie. No, lista ta dramatycznie się skurczyła. Co nie zmienia faktu, że pewną korzyść odczujemy. Konsola ma 12 GB pamięci RAM i znacznie szybszy dysk twardy, więc same czasy ładowania już znacząco się skrócą. Przykładowo w Tekkenie, jeżeli czekamy na nową walkę, to ekran ładowania mógł nawet nie znikać z ekranu przez minutę. Teraz trwa to około 20 sekund. Znacząca poprawa, prawda? Na dodatek kilka prostych ustawień graficznych, które można wymusić, Xbox One X wymusza. To jest lepsze filtrowanie tekstur, lepsze wygładzanie krawędzi, parę innych mechanizmów, które sprawiają, że gry wyglądają nieco lepiej. Nie jest to jakaś znacząca różnica, ale coś tam widać. Natomiast jak wygląda sytuacja, jeżeli gra wykorzystuje możliwości Xbox One X? No to jest zupełnie inna historia. Konsola jest kilkukrotnie szybsza od swojej poprzedniczki, a to oznacza, że twórcy gier mogą nie tylko zwiększyć rozdzielczość gier, które teraz albo będą w rozdzielczości 4K, albo bardzo zbliżonej do niej, ale również mogą mieć znacznie bardziej szczegółową grafikę. To oznacza, że elementy takie dalej oddalone od nas nie będą nagle się podmieniać na słabsze lub mniej dokładne, tylko cały czas będą rysowane z dużo wyższą dokładnością. To oznacza, że jakieś efekty cząsteczkowe, sceny, które mają wiele różnych obiektów ruchomych, będą wyglądać znacznie lepiej i znacznie szczegółowiej. Ostatnie kilka nocy zerwałem na Gears of War 4, no i cóż, różnica jest widoczna. Gra wygląda po prostu znacznie lepiej. Przede wszystkim na bardzo dobrym telewizorze. Najwięcej korzyści odczują te osoby, które mają telewizory 4K z aktywnym trybem HDR, czyli zobaczą dużo więcej pikseli na ekranie, a także o wiele więcej kolorów. No ale czy posiadacze zwykłych telewizorów w ogóle powinni się interesować w takim razie One X-em? Również tak. Po pierwsze, nawet jeżeli masz telewizor Full HD, to konsola i tak będzie renderowała obraz 4K, a następnie skalowała go do mniejszej rozdzielczości. Po co? Ponieważ w grafice komputerowej występuje zjawisko tak zwanego aliasingu, czyli postrzępionych krawędzi ukośnych obiektów. Jeżeli coś jest renderowane w wyższej rozdzielczości, a następnie kurczone, ten problem znika. Co więcej, dalej konsola jest w stanie wyrenderować dużo bardziej szczegółową grafikę, czyli większą ilość wieloboków w danych obiektach, wyższej jakości tekstury itd., itd. Pytanie brzmi, czy ta różnica jest aż tak bardzo znacząca, żeby oszczędzać za skórniaki i wydawać pieniądze na tego One X-a. I tu zaczyna się pewien problem. To jest mniej więcej coś takiego, jak w danej grze, w danej epoce czasu włączycie sobie medium detail, high detail i ten ultra detail. Pewnie, grafika jest lepsza w niektórych miejscach, nawet zauważalnie lepsza, ale w tą grę tak na dobrą sprawę gra się podobnie. Więc jeżeli cenisz sobie naprawdę wysoką jakość obrazu, naprawdę wysoką szczegółowość grafiki, zdecydowanie One X to jest konsola, którą powinieneś się zainteresować. Natomiast jeśli po prostu szukasz czegoś do grania, co ma dużo fajnych gier i co jest fajnie wycenione,
no to tu już nie jestem pewien, czy nie lepiej zainwestować w znacznie tańszego One S. One S obsłuży wszystkie gry, które zostaną wydane na One X-a, a co więcej, jest o 1000 zł tańszy. Jakby tego było mało, obie konsole współdzielą większość zalet związanych z rzeczami spoza gier. Czyli obie konsole mają wejście HDMI, dzięki czemu mogą się zintegrować z waszą kablówką. Obie konsole mają napęd Blu-ray UHD, dzięki czemu obejrzysz filmy w 4K i HDR, również z aplikacji typu Netflix czy Amazon. Pozostaje oczywiście kwestia gier. Fani PlayStation krzyczą Horizon Zero Dawn i The Last of Us 2. Posiadacze Xboxa krzyczą Halo i Forza, Nintendo, Super Mario. No i właśnie, najważniejsze są gry, jakie są na tę konsolę i zawsze pamiętajcie, żeby przede wszystkim tym się kierować. Ja mam tylko jedną taką uwagę. Każda z platform, czy to Sony, czy Nintendo, czy Microsoft, ma tych gier na wyłączność kilka. W większości gramy jednak na tak zwanych grach multiplatformowych. To mogą tego wszystkie badania, czy to Call of Duty, czy Battlefront, czy Grand Theft Auto Online, to są właśnie te gry, w które będziemy grać. A bez wątpienia na Xbox One X to właśnie one będą wyglądały najlepiej i działać najszybciej. A co z posiadaczami PC-tów? Czy powinni się w ogóle interesować konsolą Xbox One X? No, ciężko to ocenić na podstawie samej suchej specyfikacji sprzętowej, ponieważ oprogramowanie konsoli i tego, jak gry są pisane na konsole, znacząco się różni od metody pisania takich gier na PC. Deweloperzy, którzy napisali Ark Survival Evolved, określili konsolę Xbox One jako ekwiwalent peceta z kartą GTX 1070 i 16 GB RAM. To przy okazji uwidacznia, jak różnie jest pisanie gier na pecety i konsole, ponieważ One X ma 12 GB RAM, a mimo to jest na poziomie komputera o takiej specyfikacji. No a przypominam, że za nieco ponad 2000 zł mamy komputer, który to potrafi, napęd Blu-ray UHD, a wszystko to zamknięte w małym czarnym pudełeczku. No i taka ciekawostka na koniec. Jak przejdziemy kampanię single player, to zapewne chcemy móc dalej bawić się grą w multiplayerze. Gdzie są nasi koledzy? No, na wielu różnych sprzętach. Co jeśli nasza koleżanka ma peceta lub Nintendo Switcha? No cóż, coraz więcej gier na Xboxa pozwala na wspólną zabawę z posiadaczami tych konsol, a to oznacza, że no, nasi koledzy i koleżanki najprawdopodobniej będą z nami mogli zagrać ulubioną grę. Guards, get inside the lab, grab the plans. Then we ghost. So what does this Hammer of Dawn thing do? It wins the war. And if we do our job right, every system here is wiped. And the indie scientists get an offer they can't refuse. All right, we're in. Let's go! Prawdopodobnie również i nowe gry będą obsługiwały przynajmniej większość gier Trip 4K HDR. Cześć? Nieprawda. A, cześć? To jest nieprawda. To jest nieprawda, co on mówi. Ten Xbox One X, on ma gry obsługiwać, ładniejszy i w ogóle super, rewolucja, prawie nowa generacja. Ja to kupiłem rok temu. Co to jest? Z PlayStation 4 Pro. Ja to kupiłem rok temu, miałem PlayStation 4, sprzedałem PlayStation 4, kupiłem Pro, miało być Pro, nie jest Pro generalnie. I ja naprawdę obawiam się, że ta historia się powtórzy. Że ta grafika będzie, ma być lepsza, że tych gier ma być mnóstwo, a tymczasem ja nie widzę absolutnie żadnej korzyści z tego, że wydaję na konsolę ponad 1000 zł więcej. I powiedz mi, Maćku, czemu w ogóle mam brać pod uwagę, żeby tego Xboxa kupić? Znaczy, powiem Ci tak, twoje argumenty będą bardzo często słuszne również i w przypadku One X-a. Bo to nie jest tak, że nagle kupisz nową konsolę i twój świat gier się zmieni, wejdziesz w nowy wymiar rozrywki. Pamiętasz, jak się gry ustawiało na PC-cie, nie? Tak, suwaczki, ultra, no, wysokie. No to tu są w prawo suwaczki wszystkie ustawione, prawda? Czyli jest lepiej, tak? No jest lepiej, ale czy na tyle lepiej, żeby wydawać te pieniądze? Właściwie to zależy od preferencji. Ja mam świrę na punkcie jakości obrazu. Tutaj na przykład podłączyliśmy tę konsolę do Samsunga QLED-a. Jest to jeden z najlepszych telewizorów LCD na rynku. Ja lubię, jak to ślicznie wygląda, ja lubię, jak te kolory są realistyczne, ja lubię, jak te szczegóły są dopieszczone. Ja to po prostu bardzo lubię, jaram się tym. Ale jeżeli ty się tym nie jarasz, mówiąc kolokwialnie, no to czy nie odczujesz jakiejś specjalnej korzyści? Znaczy ja ci powiem, jak ja to widzę, że jeżeli się dzisiaj kupuje konsolę, to fajnie, zależy oczywiście, jaką platformę się robi, czy te PS4 Pro, czy tego Xboxa One X kupić, ale jeżeli już ktoś ma sprzęt, czy starszego Xboxa, czy PlayStation 4, moim zdaniem kupno nowego sprzętu, sprzedanie starego, to będzie dla większości osób wyrzucanie pieniędzy w błoto i nic więcej. Moim zdaniem jest tak, że obaj mamy rację. Ty masz swój punkt widzenia. Dla ciebie liczy się po prostu, ty masz, zdaje się, Nintendo Switcha, prawda? No również mam, oczywiście. Jak się bawisz przy tych gierkach?
No cudownie, bo chodzi o gameplay, nie o grafikę. No właśnie, widzisz, a wiem, że Switchem blokuje to, że tam jest tam Tegra procesor, tak? Tak, czyli tak, mobilny. No, relatywnie niskiej wydajności. No ja chcę mieć dźwięk Dolby Atmos, ja chcę mieć 4K HDR, ja chcę mieć filmowość tych gier. Ty to masz w nosie, więc dla ciebie One X jest bez sensu wydatkiem, lepiej kupić One S. Ja się takimi rzeczami jaram, że kino, efekty specjalne. No i mi się to bardzo podoba i bez wahania dopłacę tego tysiaka za tą lepszą jakość. To ja powiem tak, tego nowego Xboxa i tak pewnie nie kupię, ale mam przynajmniej nadzieję, że zmusi on Sony do tego, żeby na tym sprzęcie, na tym ich najnowszym flagowym sprzęcie, żeby mógł uruchamiać też starsze gry. I tego sobie, wam gracze i dla Sony również życzę. Siema. No dobra, to jak to jest z tym One X-em? Kupować, nie kupować? Dawid, jakbyś mógł podejść? Mogę. Jeżeli jesteście jak ten gość, czyli cenicie sobie przede wszystkim grywalność i grafika nie ma dla was większego znaczenia, za One X-a najzwyczajniej w świecie przepłacicie. One S jest dużo lepszym wyborem. Albo PlayStation 4 i Nintendo Switch, na które są fajne gry. Albo PlayStation 4 i te inne tam coś tam, coś tam. W każdym razie. One S jest dużo lepszym wyborem, jest o 1000 zł tańszy i nie docenicie możliwości One X-a. Natomiast jeżeli cenicie najładniejszą grafikę, super dźwięk, super obraz, no to nie słuchajcie tego lip synku, co tam jest po mojej lewej, tylko kupujcie One X-a, bo faktycznie w tym aspekcie ta konsola nie ma absolutnie żadnej konkurencji. Chyba, że PlayStation 4 Pro. Mam nadzieję, że podobała wam się nasza krótka prezentacja Xboxa One X. Jeżeli chcecie usłyszeć więcej, no to łapka w górę i subskrybuj, to nie przegapicie nowych materiałów. Będziemy jeszcze pokazywać więcej gier i różnice, jakie są pomiędzy One S-em i One X-em, jak te już się pojawią na rynku, a więc po 7 listopada. Dzięki.